Moi drodzy, w ostatnich miesiącach nasz gorlicki ratusz wypiękniał za sprawą długo wyczekiwanego remontu. Właśnie zapada zmrok, jednak latarnie na gorlickim rynku dzisiaj nie zaświecą. Ratusz bowiem poza piękną elewacją zyskał także nowoczesne oświetlenie, jeszcze bardziej podkreślone jego architekturą. Przyszedł czas na niespodziankę w postaci iluminacji. Oczywiście dzisiaj rozbłysną w polskich barwach narodowych. Możliwości są o wiele większe i jeszcze nie raz będziemy mogli podziwiać ratusz w nowych odsłonach. Wielkie, wielkie brawa! Powstanie styczniowe stanowi jeden z najważniejszych motywów nad Niemnem. Powieść powstawała w warunkach ograniczeń cenzuralnych, dlatego autorka nie mogła poruszać wprost tematu polskiego stycznia. Naczelnym symbolem ofiary jest więc w powieści mogiła, będąca słowem kluczem, otwierającym historię narodowego zrywu. Mogiła pojawia się w rozmowach bohaterów wtajemniczonych w jej znaczenie. Fragment przeczytają harcerze Chówca Związku Harcerstwa Polskiego imienia harcmistrz Marii Rydarowskiej w Gorlicach. Zanim to jednak nastąpi, pragniemy przybliżyć Państwu niezwykłą postać należącą do najwybitniejszej przedstawicieli gorlickiego harcerstwa, Marię Rydarowską. W tym roku przypada 30. rocznica jej śmierci. Maria Rydarowska-Szymerska urodziła się 28 stycznia 1914 roku w Gorlicach. Pochodziła z rodziny o patriotycznych tradycjach. Przodkowie Rydarowskich początkowo mieszkali w Królestwie Polskim i pracowali w administracji majątków ziemskich. Za pomoc powstańcom w 1863 roku musieli opuścić tę ziemię i zamieszkali w Tarnowie, we własnym domu na Zabłociu. Dziadek Marii, Jan Rydarowski, jako młody chłopiec za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię. W 1922 roku rodzice Marii przeprowadzili się do Gorlic. Maria była absolwentką studium nauczycielskiego, nauczycielką szkół powszechnych w Gorlicach. Do ZHP należała od lat szkolnych. Od 1936 roku należała do drużyny imienia Emilii Plater. Po wkroczeniu Niemców do Gorlic spieszyła z pomocą rannym, ukrywającym się żołnierzom polskim. Pracowała razem ze swoją siostrą Stefanią, Marią Wójciekiewicz i Michaliną Łysakówną. Udzielały pomocy jeńcom polskim przebywającym w Gorlicach. Aresztowano ją w biurze PCK w Gorlicach 23 września 1940 roku. Powodem było niesienie pomocy Polakom przerzucanym na Węgry. Mimo tortur nie wydała nikogo. Po pobycie w więzieniu 11 września 1941 roku przewieziona została do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam wraz z Józefą Kantor i Zofią Janczy była współzałożycielką drużyny harcerskiej Mury. W Ravensbrück przebywała do 28 lutego 1945 roku, a następnie została przewieziona do obozu umieralni w Bergen-Belsen, wyzwolona przez wojsko brytyjskie 15 kwietnia 1945 roku. Rydarowska w Bergen-Belsen organizowała wokół siebie młodzież polską. Założyła drużynę harcerską imienia Emilii Plater i polską szkołę, w której uczyła do chwili wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w 1948 roku. Zmarła na Florydzie 10 września 1993 roku. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Już są z nami harcerze, którzy przeczytają kolejny fragment. Witamy Zuzannę Przybylską w roli Justyny, Macieja Zawilińskiego jako narratora i Krystiana Przybylskiego jako Jana. Czółno wysłane gałęźmi srebrnej topoli. Jan silnie od brzegu odepchnął, a potem sam w nie wskoczył. Z wiosłem w ręku, z czołem na wpół, tylko daszkiem czapki osłoniętym, w krótkiej, kolan nie sięgającej siermiędze, zielonymi taśmami przyozdobionej, z uśmiechem towarzyszkę swą zapytał. Czy wygodnie? Wybornie. Zielone i wonne posłanie z liści było istotnie wygodnym. Przykrywała je do połowy jej biała suknia. Kilka lat już minęło, odkąd ani razu nie pomyślała o przybraniu się w ten strój prosty i tani, ale świeży i zalotnie odkrywający szyję jej i całe prawie ramiona. W górę rzeki powoli płynęli. Nad rzeką wznosiła się z jednej strony naga, żółta ściana z nieruchomym borem u szczytu.
z drugiej wysoka, zielona góra, u której wierzchu białe i szare domostwa okolicy. Upalne słońce osypywało nieścigniony szlak wody ulewą iskier, a tu i ówdzie łamiące się w falach promienie jego tworzyły ogniska olśniewających świateł. Na wysokiej, zielonej górze zniknęły ostatnie domy okolicy, a tuż za nimi góra rozszczepiła się na rozpadlinę głęboką i długą, otwierającą się od strony rzeki olbrzymim trójkątem ścian, w tył odgiętych i ku szczytom rozwierających się coraz szerzej. Jan ruchem głowy wskazał Justynie parów Jana i Cecylii. Schowany on jest przed światem i z niejakiej strony zobaczyć go nie można. Chyba jesienią, kiedy drzewa i krzaki wszystkie liście swe utracą, zamajaczy on przed oczami tego, kto tędy płynie. Czy pani nie uprzykrzyło się płynąć? Opowiedział, że do mogiły Skorczyna i Bohatyrowicz dwie drogi prowadzą. Można przeprawić się na przeciwną stronę rzeki naprzeciw dworu lub okolicy i potem dobrą godzinę iść lasami. Albo płynąć trzeba dłużej, z pół godziny i wylądować na piaskach, od których do tego miejsca i wiorsty nie będzie. Powiózł ją tą drugą drogą, bo chciał jej pokazać piaski. Później powiem, dla jakiej przyczyny zechciało mi się, aby pani na tych piaskach była. Dla mojej pamięci to miejsce takie... Jan i Justyna płynęli dalej. Jan mówił o Julku. Dziwny to był chłopak. Od dzieciństwa durniem go nazywali, ojciec nawet często go bił za nierozgarniętość i w familii był on zawsze ostatnim. To też przyrósł do niemna. Zdaje się, jakby duszę swoją w tej rzece zostawiał. Tak pilno mu wracać do niej, ilekroć opuścić ją musiał. Rzadko też ją opuszcza. Ale ot, już i piaski widać. Brzegi rzeki stawały się coraz uboższe i dziksze. Czółno wiozące dwoje młodych ludzi skierowało się ku tym piaskom i wężowymi skrętami prześlizgnąwszy się pośród wielkich kamieni nad płytką wodą z piaszczystego dnia wystających u lądu stanęło. Jan zdjął czapkę i zamyślonymi oczami wodził po nagich szczytach pagórków. Miał postawę człowieka, który stanął na progu kościoła i wpatruje się w ołtarz. Można by myśleć, że nigdzie tyle, ile w tym miejscu nie czuł się człowiekiem i nigdzie tyle nie doznawał ludzkich, wyższych, od codziennego życia, dalekich uczuć i myśli. Dawno to nie byłem. Zaczął też takim głosem, jakim człowiek w progu świątyni przemawia. Może 5 lat nie byłem. Stryj woli na mogiłę tamtą drogą chodzić, bo raz, jak przez te piaski szedł, twarzą wprost na ziemię upadł i z godziny od płaczu ryczał. Czegóż tak płakał? Ze wzruszeniem, z którego przyczyn jeszcze sobie jasno sprawy nie zdawała, spytała Justyna. Bo długo chorym będąc, z chaty prawie nie wychodził i pierwszy raz wtedy po swoim wskrzeszeniu te miejsce zobaczył, przez które kiedyś gdzieś z wielką kompanią jechał. Zrozumiała. I więcej nie zapytała o nic. Jan, ciągle na wzgórza patrząc, sam mówił dalej. Dla mojej pamięci to miejsce jest bardzo ważne, bo ja tu, z tego pagórka, ostatni raz ojca swego widziałem. Wskazujący palec ku jednemu z pagórków wyciągnął. Widzi pani? Tam, ten trzeci od boru pagórek. Dniem i nocą, latem i zimą. Pusty on stoi i żadne nawet ziółko uczepić się go nie chce. A jednakowóż... Był kiedyś taki wieczór, że od góry do dołu zdeptały go ludzkie i końskie nogi i łez niemało na niego spadło. Pan to wszystko dobrze pamięta? A jakże? Pani i wiarę dać nie może, jak pamiętam. 7 lat po ten czas skończyłem, 8 mi szedł. To może i nie dziwo, że pamiętam. Uszli już byli kilkadziesiąt kroków naprzód. Jan znowu twarzą zwrócił się ku pagórkowi i stanął. Stąd niemna nie widać. Ale my wtedy z tego pagórka 2 godziny, albo może i 3 patrzali na rzekę, którą przepływały czółna i łodzie, z jednej strony i z drugiej ludzi przewożąc. Od brzegu do brzegu zaś szedł i powracał promyk na łodziach nieduży. Wszyscy przez te piaski przeszli, przyjechali i już ich widać nie było. Wieczór zrobił się majowy. Cichość panowała na rzece. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Wprzódy nigdy mnie tak nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym niżeli wesołym
i częściej w milczącym zamyśleniu pogrężał się, niż okazywał to, co w sobie miał. Całkiem inaczej niż jak Sir Anselm, który wesoły był, gadatliwy i cały na wierzchu. W tej samej minucie pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem. Stała też tam panna Marta, która w tę porę młoda jeszcze była. I kiedy troszkę w przód Styria żegnała, święcony medalik jakiś na szyi mu powiesiła. Księżyc tkwił wprost nad piaskami, a w jego światłości ojciec i pan Andrzej, jeden przy drugim na koniach, równej piękności jechali. Jechali oni bardzo prędko, ani bardzo powoli. Czapki ich karmazynowym kolorem świeciły, a konie pod nimi ponosiły się równo, równo jak przy muzyce. Nie obejrzawszy się ani razu, piaski na ukos tędy przejechali i tam. Widzi pani te miejsce, gdzie jodły mieszają się z sosnami? Tam, w tym miejscu z oczu naszych znikli. Słowik w borze śpiewał. Wyciągniętym ramieniem wskazywał punkt boru, ku któremu właśnie zbliżali się powoli. Milczeli chwilę. I więcej nigdy już pan ojca swego nie widział? Raz już tylko, po tym ostatnim rozstaniu o nim usłyszałem. Pewno dobrze po świętym Janie, a może i koło świętej Anny, bo zboże już na polu prawie dojrzewało i gdzieniegdzie żącie zaczynali. Stali my w okolicy nad samym brzegiem. Ja wtedy tak przeląkłem się, że całego mnie cząść zaczęło i mocno uczepiłem się matki, która fartuch przy oczach trzymała i przed sąsiadkami, co do niej z szeptami przybiegły, po cichu lamentowała. Potem jednakowóż i krzyki zamilkły. Noc nastała, widać, że niebo chmury zaległy, bo zrobiło się bardzo ciemno. W tej cichości i w tym szumieniu posłyszeliśmy jednakże na przeciwnym brzegu rzeki wielkie pluśnięcie do wody. Ktoś też do wody skoczył. Płynął. Rzekę przepłynął. Matka przeżegnała się. Krzyknęła: Anselm, Jezu drogi, jak on wygląda. Twarz miał czarną jak u murzyna i tylko oczami wilczymi błyszczącą, odzież salutką w dziurach, rękę jedną opuszczoną i bezwładną, a z oczu, z włosów i z odzienia woda mu potokami ciekła. Raptem na mnie spojrzał i łzy potokiem ściekły mu po uczernionej twarzy. Za kołnierz od koszuli mnie schwycił i tak nagle do siebie przysunął, że aż krzyknąłem ze strachu. A potem zaczął do mnie mówić. Z początku niewyraźnie mówił, że i zrozumieć nie mogłem, ale potem, nie wiem czemu, zrozumiałem, że on każe do dworku Korczyńskiego lecieć, do pana Benedykta, który teraz w domu siedzi, i powiedzieć jemu: o Jezu drogi, powiedz ty jemu, że pan Andrzej tu, i na czoło sobie pokazał, a twój ojciec tu, i na piersi sobie pokazał, a potem jeszcze dołożył: obydwu nie ma, i spytał się mnie: zrozumiałeś? Zrozumiałem. Zrozumiałem tak dobrze, że do dziś dnia... Do dziś to wspomnienie rwało mu głos w piersi, która kiedy indziej tak rozgłośnie pieśni na pola rzucała. Dziwne, straszne historie, szepnęła Justyna. Jan, jakby obecność jej w tej chwili sobie przypominając, nagle zwrócił się ku niej i długo patrzył na kilka łez, które jedna za drugą, cicho i powoli, spod rzęs spuszczonych staczały się jej na policzki. Przed siebie potem spojrzał i żywym ruchem ramienia jej dotknął. Niech pani stanie i popatrzy. Niech pani przed siebie patrzy, powtórzył Jan. To, co jej ukazywał, było rozległą polaną czy łąką leśną, objętą regularnym i ściśle zamkniętym kołem falistych wzgórzystości, po których pieły się i spływały coraz gęściej tłoczące się i plączące ze sobą stare sosny, jodły i młode zarośla. W głębi, pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodnie stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany i jak cała ta polana niską, w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosły. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział. Głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył. Kiedy Jan i Justyna stanęli u mogiły, na której gdzieniegdzie bujały proste i wysokie łodygi kampanuli, mające, zda się, tuż, tuż, przy najlżejszym powiewie, w delikatne liliowe dzwonki uderzyć. Jan, z głową odkrytą u stóp mogiły stojąc, zwolna wymówił.
zupełnie jak pieśni. Chyba czarny kruk zakracza, czarna chmura z drzem zapłacza. Kwadranse upływały, godzina prawie minęła, a Justyna siedziała jeszcze na stoku mogiły, utopiona w myślach i uczuciach prawie zupełnie dla niej nowych. Wszystko, co otaczało ją, pogrążonym było w staraniach, w pracach, w rzadkich nadziejach i uciechach, w częstych obawach i żalach, zawsze i tylko osobistych, ciasnych i powszednich. Dookoła niej myśli ludzkie, jak ptaki z połamanymi skrzydłami, trzepotały słabo, ciężko, zakreślając nieustannie te same malutkie kółka. Uczucia ludzkie, jak motyle, po świetnym momencie miłości i wzlotów, skurczone, zgniecione, podarte, padały na ziemię. Ani razu w swym życiu nie widziała tych błyskawic, które z nieba ideałów zlatują w dusze mieszkańców ziemi. Ani razu przed jej oczami nie wypadł z ziemi nieba ideałów sięgający grot bohaterstwa. Nie widziała nigdy bohaterstwa, poświęcenia, dobrowolnie podejmowanych śmierci, walk, których by pole nie mierzyło się rozległością majątku czy szczęścia jednostki, a celem były ludzkość, naród, idea. Odwiecznym porządkiem padały na świat błyskawice owe, strzelały z ziemi owe groty, staczały się owe walki, ale daleko, daleko od miejsca, w którym urodziła się, wzrosła i dojrzała Justyna. Nieszczęście rzadko bywa mistrzem dobrych, a pognębienie, jak olbrzymia tłocznia, szczyty nawet kruszy i wtłacza w padoły. W życiu jednostek i narodów bywają momenty taką miarą nieszczęść napełnione, że nic już w nich więcej zmieścić się nie może. Takiego momentu dzieckiem była Justyna. I dlatego z tej mogiły uderzyły w nią strumienie uczuć i myśli. Jeżeli nie zupełnie dla niej nowych, to nigdy dotąd silnie niezaznanych i wyraźnie nieokreślonych. Pogrążyła się w nich tak, że całkiem zapomniała o sobie. Pierwszy może raz w życiu zupełnie, absolutnie o sobie zapomniała. I tylko tego nie czuć nie mogła, że jej serce stawało się większe, jakby nabrzmiewało jakąś z tonów, bez słów uplecioną pieśnią i gorętsze, jakby spod tej trawy, do której piersią lgnęła, wydobywało się i w nią wnikało niewidzialne płomie. Samotność i zapomnienie. Ileż wiosen, ile zim i jesieni przeminęło nad tym pagórkiem, wznoszącym się za jeziorem jałowych piasków, w zamkniętym kole starego boru. Ileż przez ten czas przeniosło się po świecie hucznych, triumfalnych, wesołych szumów, których najlżejsze echo tu nie doleciało. Tu, nad tym grobem, wiecznie było cicho i samotnie. Świat o nim nie wie nic i tylko niebieskie sklepienie zapala nad nim w pogodne noce gromnice gwiazd i lampek księżyca, a w drżyste i burzliwe rozciąga mokre całuny chmur i huczy potężnym, żałosnym hymnem wichrów. Dziękujemy. Czuwaj.